Witam wszystkich muszkarzy, jak i osoby, które chcą zacząć przygodę z muchówką. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam wędzisko firmy Dragon ze serii Viper Pro. Jest to muchówka, która została wyprodukowana w technologii Multi Protection Layer. Polega to na układaniu kilku warstw grafitu na rdzeniu. Grafit ten jest o wysokiej odporności na uszkodzenia. Układanie tych kilku warstw na blanku ma na celu stworzenie lekkiej, szybkiej oraz bardzo odpornej wędki na urazy mechaniczne. Do budowy naszego wędziska zostały zastosowane trzy rodzaje japońskiego grafitu firmy Torek. Jeden z nich jest to grafit 30 MLN PSI i ten grafit stanowi budulec oraz rdzeń naszego blanku, czyli jest to główny grafit. Drugi grafit jest to wysokomodułowy 40 MLN PSI i on jest w warstwach pośrednich, czyli pomiędzy budulcem a warstwą zwierzchnią. Grafit ten wysokomodułowy powoduje zmniejszenie masy i przyspieszenie akcji naszego wędziska. Ostatnim grafitem jest grafit wytrzymałościowy 24 MLN. Jest on w warstwie zewnętrznej i zwiększa on odporność na uszkodzenia. Wędzisko nasze, czy nasza muchówka, jest bardzo szybka oraz bardzo dobrze dostosowuje się, bardzo łatwo pozwala nam podnosić sznur z wody. Tak jak wspominałem, jest to wędka lekka, szybka, odporna na wszelkiego razu urazy mechaniczne, czyli jeżeli by nam spadła, nic nie powinno się z nią stać. Oprócz tego zostały na wędzisku zastosowane dodatkowe elementy typu przelotki typu SIG z pierścieniami z redukowanej średnicy i wadze, a przy tym bardzo dobrze odprowadzające ciepło powstałe w efekcie tarcia linki. Oprócz tego dolnik naszego wędziska pokryty jest portugalskim korkiem klasy AA. Uchwyt typu DP z komfortową wkładką Power Cork, czyli tam, gdzie trzymamy naszą rękę. Wędka nasza jest dwuczęściowa. Oprócz tego na wędzisku jest dwuskładnikowy, niestarzający się epoksydowy lakier do omotek. Oprócz tego cała wędka jest dodatkowo również pokryta lakierem, co można zauważyć w filmie. Przy blasku słońca wędka bardzo mocno się świeci. Do przymocowania przelotek została użyta nić do motek amerykańskiej firmy Guderboard. Wędka cała prezentuje się bardzo ładnie. Jest bardzo lekka. Jedynym minusem tego jest problem w transporcie, gdyż jest ona dwuskładowa i jest dość długa, gdyż prawie 1,40 m ma jedna część. Jednakże przy rzutach bardzo fajnie się nią rzuca. Jest bardzo leciutka. Oprócz tego firma Dragon zapewnia nas, że jest to wędzisko, jak oni mówią, zaprojektowane dla wędkarzy wyznających zasadę pełnego dostosowania sprzętu do łowiska, przynęty i gatunku ryb. Także moim zdaniem wędka bardzo fajna, leciutka, szybka, łatwa. Jakie jest Wasze zdanie o tej wędce, to już zostawiam Wam, napiszcie w komentarzach. Oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji pod filmem, o zostawieniu łapki, udostępniajcie, no i napiszcie, co o niej sądzicie. To wszystko z mojej strony.